Joanna Szelzchen with us, the best player of Team Poland in match versus Belgium. Joanna, was it a tough game for you? Każdy mecz jest dla nas ciężki, każdy jest nowym wyzwaniem. Myślę, że ten był może nieco łatwiejszy, na pewno jutrzejszy będzie o wiele cięższy. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, no nowe wyzwanie, nowy mecz, także jutrzejszy na pewno będzie cięższy. For us every game is tough. Of course it was a bit easier, but tomorrow we'll have a very difficult game for sure. And right now we are focusing on tomorrow's game and we want to play good. You are a defender and I think that the biggest strength of Polish national team is defense. Do you agree with that? Myślę, że cała drużyna jest równie mocna i równie potrzebna, także nie uważałabym, że w obronie jesteśmy lepsze. Jesteśmy zarówno skuteczne i w obronie i w ataku, dlatego nie wybrałabym tej lepszej strony. I think the whole team is strong, not only defense or attack. And as we are strong, we can play our best, and that's our strength as a team. As you said, tomorrow you have a match versus Czech Republic. We think that's the toughest match in this tournament. And what was good today in your game, and what should you improve before tomorrow's match? Jutro macie mecz z Czechami, będzie prawdopodobnie najtrudniejszy mecz dla Was podczas tego turnieju, jednocześnie ostatni. Co będzie najtrudniejsze w tym meczu, Twoim zdaniem? Na czym musisz się najbardziej skupić? Myślę, że jutrzejszy mecz będzie cięższy o wiele i powinniśmy się jutro właśnie skoncentrować bardziej na defensywie. Czeszki są o wiele skuteczniejsze niż Belgijki, są szybsze i są bardzo mocne fizycznie, dlatego myślę, że jutro skupimy się zwłaszcza na defensywie, ale nie ograniczy nas to przed kontrowaniem równie mocno jak dzisiaj. Tomorrow will be a very difficult game for sure, and tomorrow we'll have to focus on defense as Czech team scores a lot more goals than the teams we have already played with, and this will be a challenge to play with Czech Republic, but we'll try to play our best, try to play counter-attacks, and then we are hoping to score some goals as well. And the last question, amazing atmosphere here in Arena AWFC in Gdansk. Did you have an opportunity to play with such good spectacles before? Zgadzam się z tym, że atmosfera jest niesamowita. Jak za każdym razem, gdy gramy w Polsce, nasi polscy kibice nigdy nas nie zawodzą. Także myślę, że równie dobrze tutaj nam kibicowali, jak w innych rejonach Polski, jak są rozgrywane międzynarodowe mecze. Every time we play, the atmosphere is amazing, and today it was amazing as well. And the spectators are our power, so it's nice to play here, and we'll play for them tomorrow as well. Okay, so thank you very much, and I wish you a victory with Czech Republic tomorrow. Thank you.